Cześć, ja jestem Anjon i ponieważ robię fuzję, nie mam dzisiaj wyjścia, muszę otwierać szardy, żeby zdobyć rarkę z turnieju Champion Chase. Ale nawet gdybym fuzji nie robił, to i tak pokusa byłaby ogromna, ponieważ na dziesięciokrotnych szansach dostaliśmy dzisiaj Harime, która jest jedną z moich najbardziej pożądanych czempionek. Mamy w ten weekend także podwójne szanse na wylosowanie epika i lub legendy z Ancient Shardów. I jedynym minusem jest tylko to, że jestem dość daleko od Mercy. No ale zobaczymy, może Anusz coś tutaj wpadnie. Mam taką nadzieję. Wam również, jeśli otwieracie Shardy w ten weekend, życzę powodzenia. I zaczynamy. Zaczniemy od jednego ensięta, a zakończymy na jeszcze jednym PRISM szardzie, ale to dopiero na koniec. Także lecimy, pojedynczy. Zobaczymy, co tutaj wpadnie. Podwójne szanse nie zadziałały, mamy RR. No i przechodzimy do pełnych dziesiątek. Pierwsza dziesiątka, co przyniesie, chciałbym dostać legendę, ale tak jak mówię, Mercy jeszcze daleko. A jeśli będzie to legenda, chciałbym oczywiście, żeby to była Harima. Jak na razie nieźle. 4 epiki to całkiem sporo punktów w Champion Chase. No i zobaczmy druga dziesiątka. Lecimy. Na razie jest dużo gorzej niż poprzednio, ale jeśli na koniec, na, koniec, na przedostatnim miejscu będzie legenda, Suzerenka Ton to, to jest, zdaje się, nowy dla mnie... Champion. Chociaż nie. To będzie zdaje się Faction Guardian. Czekajcie, sprawdzimy to. Zdaje się, że Suzerena Katona gdzieś już kiedyś wylosowałem. Undead horde I nie. Nie, to jest nowy dla mnie champion. A to ciekawe. Rzeczywiście, Suzerenka Katon Nowy champion. Nawet nie wiem co on robi. Decrease speed. O, AoE. Proszę bardzo. Nie 100% szansa, ale całkiem niezłe. To A1 Decrease defense i weekend na AoE. Bardzo dobry champion. Niestety 4 tury cooldown. to jest minus rzeczywiście tego skillu. No i mamy jeszcze Heal Reduction. Zdaje się, że będzie świetny na Amiusa. No, prawdopodobnie go zbuduje w związku z tym. No dobrze. Zresetowałem swoje mercy. Jest legenda. Nie mogę się nie ucieszyć. Ale wiecie, czekamy na nieco inną legendę. Zobaczmy. Trzecia dyszka. Co tym razem. Bardzo jestem ciekawy, ile punktów uda mi się zdobyć. Mamy tutaj tylko jednego epika. Niestety tylko jednego epika, także niezbyt dobre. Niezbyt dużo tych punktów tutaj było w tej dziesiątce. Za chwilę będę musiał przerwać otwieranie, żeby opróżnić magazyn. Dobrze, trzy epiki. To jest cała. Oj, mamy kolejną legendę. Lecą legendy Tila Gormain. O, to jest na pewno nowa czempionka, nowy ork. Co ona robi? Na swoim ma jeden, kradnie jeden baw z celu. I ma także szansę ukraść drugi, atakuje wszystkich przeciwników, umieszcza HP Burn i Continuous Heal na swoich sojusznikach. I tutaj również Eoi wydłuża czas trwania HP Burn, mamy Hex, Lich, no zdaje się, że doskonała czempionka na Hydre tutaj nam się objawiła. Będę ją budował na pewno, nie wiem czy to będzie mój priorytet. Ale dwie legendy, słuchajcie, no z tylu szardów powiedziałbym, że dzisiaj rzeczywiście sypie tutaj nam legendami jak z rękawa. Czekamy, czekamy na więcej. No cóż, nie chcę być zachłanny, ale, ale czekamy, czekamy. Harima by tutaj była bardzo pożądana, ale jak na razie nie ma. Dobrze. Teraz muszę opróżnić nieco mój magazyn czempionów, także zaraz do Was wracam i otworzymy pozostałe moje szardy. I już jestem z powrotem. Miejsce zrobione, także lecimy ostatnie dwie dyszki. I potem jeszcze Prism szard, zobaczymy. Jest Epic, jest drugi Epic, świetnie. Lady Annabel bardzo dobre do solowania bumala. Trzeci Epic, super. Bardzo się cieszę z tych epików, padają nam punkty. Jak na razie brakuje tylko do pełni szczęścia Epika do fuzji. No ale co zrobić? Chyba, że przegapiłem, ale nie, chyba nie było. Ostatnia dziesiątka, czym nas zaskoczy? Prawdopodobnie brakiem legend, zgadza się. No ale tych epików też jest kilka. No nie powiem, dwie legendy, nie mam prawa być niezadowolonym. Kolejny raz nie udało mi się zdobyć Harimę. Niestety, także będę musiał jeszcze poczekać, ale ta dwójka, która wpadła, jest bardzo fajna. I na koniec zobaczymy jeszcze, co tutaj się kryje w pryzmowym szardzie. 6% szans na legendę. Mm, nie wiem, czy wpadnie. Nie wpadnie, ale mamy Miss Created Monster. Bardzo dobry, epic. Także tak moje otwieranie dzisiaj wyglądało. Muszę przyznać, że jestem z tego bardzo zadowolony. No, marzenia niestety swojego nie spełniłem, ale zobaczmy, ile punktów w turnieju udało się tutaj zdobyć. Champion Chase Tournament jest nieźle, jest nieźle. No, do drugiej legendarnej książki całkiem sporo jeszcze brakuje, ale mamy w zanadrzu jeszcze kilka punktów. Przecież mamy fuzję klasyczną, która polega na przywoływaniu czempionów. Dlatego myślę, że zrobimy to teraz i to będzie dodatkowe 500 punktów. Także jest to bardzo dobre źródło również punktów w tym turnieju, a przy okazji będę mógł tych czempionów później wytrenować, co pomoże mi zdobyć punkty w Champion Training. Także pierwszy Epic jest. Szkoda, że nie wpadł żaden, niestety, tutaj nam do, do fuzji z tych szardów. No ale co, co zrobić? Tutaj na to nie mamy wpływu. Dobrze, i spróbujmy jeszcze jednego. I już tych punktów będzie o 500 więcej. No i będę sobie tutaj jeszcze pomału rozważał, jak do tej drugiej legendarnej książki. Może mi się uda dozbierać jeszcze jakoś tych punktów. Mam nadzieję, że wasze otwieranie poszło co najmniej tak dobrze jak moje. Podzielcie się w komentarzach, co wpadło. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.